Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj robimy kolejną nockę. Ostatnio wam się mega podobało. Jeśli chcecie kolejną nockę jeszcze po tej, koniecznie teraz łapkę w górę wstawcie pod filmem. Jak będzie 100 tysięcy, lecimy z kolejną nocką wyznaczonym przez was miejsce. Tym razem lecimy na przypale. Nic nie jest to gadane. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy do Makro. Mamy na to plan. Trzymajcie kciuki. Właśnie wjeżdżamy do środka. Lecimy, lecimy. Ekipa! Poszliśmy do półki, gdzie są papiery toaletowe i zrobiliśmy w środku taką dziuplę, nasz taki port. Ale przyszedł pan i zaczął uzupełniać wszystkie inne półki papierem i teraz czekamy i modlimy się, żeby nie znalazł naszego fortu i nie uzupełnił go papierem, bo wtedy nasz cały zamek pójdzie się kąpać. Ale jeszcze musimy uzupełnić prowiant. Tak, musimy uzupełnić prowiant. Ale taki podstawowy. To nie jest nasz wózek w ogóle. Dobierzemy. Weźmy go. No, dobra. Dobra, na co pierwsze idziemy się zobaczyć? Przyjęliśmy wózek. Pierwsze coś zerowego. Stage one complete. To jest kolaboracja chusteczek Supreme. Tylko 67,60 za jedno opakowanie chusteczek Supreme. Cały czas jesteśmy na celowniku, jakby co. Weźmiemy taki znak do naszego fortu. Fortu, no. Będzie to. A może po prostu zapraszamy? Nie, bo co? Nie zapraszamy. Nie, weź, wyjście ewakuacyjne, no dobra, dobra. A ja może dajmy magazyn i się nie skapną, że to jest. Ej, czekaj, mam lepsze. Zakaz palenia. Mam lepsze, pokaż. Uwaga, głębokie wykopy. Tutaj możemy właśnie wziąć sobie taką fajną mapę. Ej, no. Przed chatem. Bierzemy kole zero. Ale masz czym otwierać ją? Tak, mam aparat. Myślę, że jak dobrze zahaczę, to będzie git. Już mamy 3 gwiazdki, już jest przypał. Ej, wiecie, że już jest 0-0-0-2. Wiesz o tym? Oh! Oh my god! Oh my god! Ale ładne. Ale śliczne. To na pewno jest to? Nie, to jest Regina Expert. Gdzie to jest? To jest za 6 zł? No. To jest niemożliwe. Tu pisze... To za ile to jest? Velvet ręczni. Nie ma ceny. No masz, musisz mieć. Gdzie? Tu. O nie, a to źle, a myślałem, że ta najlepsza za 6 zł. Ale one są dobre. Nie, ale tu jest 15 zł. To już przypał. Ale to weźmy kilka. A co to jest? Jak kupisz 4 opakowania. To bierzemy. Jest nasz fort? Właśnie, i tam jest w głębi. Jest. A wiecie, chodzi do fortu. Dobra, idziemy na razie. Pojedynczo będziemy tutaj przychodzić i kogoś zostawiać. Dobra. Ej, nie, ale niech on nie krzyczy. Chowaj się. 4 gwiazdki, 4 gwiazdki uchowa. 4 gwiazdki. Stakują teraz, więc nie możemy wyjść. Ale bardzo dobrze obudował, to bardzo dobrze obudował. Dobra, ale jak to kończą przestawiać, to możemy się tam schować już. Jest czas. A co to jest? On tak czasem robi. I na tym się daje kartony? Tak, puszki, kartony, butelki. Wow! A do ile to jest kilo? Nigdy już nie myślę, będę się musiał męczyć. Myślę, że z puszkami i butelkami. Spokojnie, ile? Nie! Nie! Ile kilo? Szok. Nie. 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 Nie zrobisz tego. Nie zrobisz. Ochrona, już obczajamy. Tam Maurycy siedzi w papierze. Maurycy ma przesranę. Czekamy. Właśnie. Właśnie szykuję bazę. Dla chłopaków. I zaraz nagram, jak to będę układać, ale zrobimy tu jeszcze więcej miejsca niż jest teraz. Patrz, stakuje. O, się. Wbił Maurycy mu w głowę papier. Koniec.
Jasper zabudowuje. Ile jeszcze rodzinek chcemy? Z dwie, trzy? No. Trzy rodzinki jeszcze weźmiemy. Skoro na takiej dobrej przecenie. Ale będzie baza, ja pierdzielę, nie wierzę w to. To jest nienormalne, co robimy tutaj. Koniecznie dajcie łapkę w górę, bo to jest real life, nic ustawione tym razem. Tym razem nawiązując do ostatniego filmu oczywiście, gdzie powiedzieliśmy, że... Dobra, teraz lecimy z akcją, musimy przetransportować poduszki. Będziemy brali 5 poduszek dla nas wszystkich i będziemy mieli mięciutko, żebyśmy mogli tam sobie spokojnie siedzieć. Będziemy powoli układać sobie tam bazę, więc nie wiem, może weźmiemy pudełeczko na storej. Regały papierów, to może tak, tak, oni już tam ze środka układają, żeby robią więcej miejsca dla nas. Zobaczycie z drugiej kamery właśnie. Bierzemy sobie pomarańczkę, kiwi, transportujemy je do bazy i zrzucimy je chłopakom, żeby sobie tam to ułożyli w środku, więc lecimy. Nielegalny transport poduszek. Mistrz. Standardowo moje życie całe pierdzieliłem się w głowę. Tak mocno. Próbowałem wejść i nie widziałem. Ja mam coś z problemem, jakiś problem. Kurde, KO 6 gwiazdek. Ja to mam szczęście, naprawdę. Ludzie, jakbyście wiedzieli, co się stało w ostatnim parku, gdzie byliśmy na noc. Identycznie, tylko że 10 razy mocniej pierdzielę się w głowę. Leżałem 15 minut i dzisiaj byłem rano u terapeuty, bo naprawdę coś się skrzywdziłem szyję. Nie wierzę w to. Tak naprawdę tak nas śledzili, patrzyli się za nami gdzieś, gadali kamerami, patrzyli normalnie, ochrona za nami chodziła, a my przychodziliśmy za każdym razem grupą. Jeden tylko tu wchodził. A wiesz co jest najlepsze? Że Stiu chyba jakieś 6 razy godzinę temu, tak. Godzinę temu mówił takie coś, tam się to nie uda, ten odcinek wygląda jak zakupy w Makro. To po prostu mieliśmy już to kończyć nagrywać. No, więc widzimy się za chwileczkę. Zobaczymy, która będzie godzina.
Podaj to. Co się robi? Nie, ja się zabiję chyba. Wrzućcie i chodźcie, idziemy. Ale było super, było parę momentów, gdzie się tak bałem, bo sam siedziałem. Potem jak zaczęli przychodzić, to już tak... Idziemy. Nie, nie, nie. Nie wierzę, że to czwarta rano. Kurde. Czwarta rano. Mission accomplished, zrobione. Obejrzeliśmy film, pochillowaliśmy, teraz lecimy na chatę. Ale stres był, powiem wam szczerze. Napiszcie w komentarzach, jakie miejsce kolejne odwiedzamy. Z tym koszykiem, który jest tam, chodziłem na każdym stoisku. Ale nikt nie widział cię, ani nic? Nikt przeglądałem nie każdą rzeczy? Rzecz, każdą rzecz przeglądałem po 10 minut, czytałem skład. Dlatego was tak pośpieszałem. A nikt nie pytał, gdzie są koledzy? Tam siedzieli. Nikt nie pytał, gdzie koledzy? Nie. Było 5 typów, został jeden i chodził przez 4 godziny i czytał skład produktu. Ja myślałem, że się zabije. Dobra, idziemy zapłacić za rzeczy i spierdzielamy. Dobra, dziomy, właśnie wyszliśmy z makro, jest. Już pokazuję, 4:45. Zrobione, zakupione. Kupiliśmy przy okazji zakupy, więc przyczyniliśmy się do dobrego właśnie dla makro. Tu jesteśmy pod wyjściem. Challenge complete. Napiszcie w komentarzach koniecznie, gdzie następną nockę mamy robić. Co mamy zrobić? Bo jak takie przypołowe miejsca, gdzie będzie lekko... Na przykład tak... na dworcu centralnym. Albo gdzie idzie, właśnie gdzie by było śmiesznie, gdzie... Jest dużo miejsc i mamy... Kilka dni temu miejsce napisało do mnie na Instagramie, żeby tam spędzić noc, więc jeśli chcecie kolejne nocki, koniecznie zostawcie... Ile? Nie ma tysięcy! No ale takie przypołowe miejsca! Takie przypołowe miejsca! Ile ma być? Ile ma być? 100 000 łapki w górę. 100 000 łapki w górę. Teraz macie na to chwilę, możecie zostawić pod filmem. Jak już to zrobiliście, to możecie kliknąć subskrybuj i napisać komentarz z jakimś przypołowym miejscem. Dokładnie, możecie wpisać Nestera na drugą część, gdzie właśnie z jego perspektywy i montaż po jego stronie był. Mam nadzieję, że film się podobał, my lecimy na chatę, musimy rozpakować zakupy przy okazji. I 7 godzin tu się. No i zmęczeni strasznie. 7 godzin, kurde, ale moc. Wbijajcie też po chłopaków, macie ich Instagramy i kanały w opisach, trzymajcie. Albo nie wbijajcie. Kurde, no to nie chcesz, to nie, dobra. Nie, wbijajcie. Cześć.